wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku tutaj na kanale, w ostatnim już vlogmasie i dzisiaj pokażę Wam po prostu, co dostałam na święta, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Możecie od razu zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał po więcej, ponieważ oczywiście po tej serii vlogmas będę dalej dla Was tutaj nagrywała regularnie, także polecam zostawić dzwoneczek, a my już przejdziemy do prezentów, za które jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna, wszystkie mi się podobają i naprawdę mega się cieszę. Wy możecie mi od razu dać znać w komentarzu, co Wy dostaliście i jak spędziliście te święta, mam nadzieję, że cudownie. Także co, przejdźmy może do pierwszego pudła, takiego czerwonego i jest tutaj prezent od moich rodziców i brata. I słuchajcie, na początku pokażę Wam te kapciuszki, ponieważ są one po prostu przecudowne i przesłodkie. Właśnie mój brat powiedział mi, że jak je zobaczył, to stwierdził, że one mega, mega do mnie pasują i mi je weźmie. Także no serio, są przecudowne, są takie milusie, cieplusie, takie puchowe. I w pudełku mam jeszcze dodatki, polerkę do paznokci, tutaj czapek i odżywkę do włosów, także ten czapek na pewno będę używała. I takie przesłodziutkie skarpetki z ustkami, tak widzicie, dwie pary. Także to jest pierwszy prezent i drugi również od nich, tak zapakowany, w ogóle totalnie nie widać, co to jest. Ale w ogóle myślałam, że to jest wazon, tak jak wy pewnie też myśleliście. No bo zobaczcie, to wygląda jak wazon, ale jest to ponoć karafka, taka do wody, wiecie, do nalewania wody, taki słoik, wazon, że tutaj sobie nalewacie wodę i przelewacie do kubków. Bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że fajnie to właśnie tak postawić na stole, jak goście, znajomi przychodzą do nas na przykład. W ogóle jest pierwsza w nocy prawie, ale stwierdziłam, że dzisiaj Wam od razu nagram, jak jestem jeszcze tak świątecznie ubrana, oczywiście trochę zmęczona, ale to nieważne. Dalej może pokażę Wam prezenty od Tomka i tutaj na początku mam taki zestaw z Douglasa. A w nim jest rozświetlacz, bo ja uwielbiam rozświetlacze, uwielbiam właśnie sobie tutaj na nosek nakładać w kąciki oczu i tutaj. Także Tomek o tym doskonale wie i właśnie podarował mi taki zestawik. Jeszcze tutaj jest taki pędzelek. Ojejku, chyba kotek chce wejść do pokoju. Prezent też się spodobał kotkowi. Tutaj piórko sobie znalazła do zabawy. Pióreczko. Nie może go złapać, daj pomoc. O, ma. Ujuj, suciutko. Do tego mamy kolejne pudełko z Douglasa i kolejny zestaw. Tym razem ja po prostu oszalałam z ilości tych prezentów w tym roku. I tutaj mamy taki zestaw z tuszem do rzęs i kredką. Tuszów nigdy za wiele, wiadomo, ale w ogóle śmieszna sytuacja, bo taki sam też dorzuciłyśmy mojej kuzynce do prezentu, także mamy takie same. I następnie mam też perfum, którego jeszcze nie wąchałam, jeszcze nie otwierałam, ale Tomek testował, mówi, że ładny, więc na pewno będzie pięknie pachniał. W ogóle tutaj złamanie mojej tradycji, ale trzeba próbować nowych rzeczy oczywiście, ponieważ ja całe życie praktycznie, no zawsze miałam perfumy z Ariany Grande i mam całą kolekcję, także teraz coś nowego do mojej kolekcji się trafiło. Tutaj następnie mam taki zestaw herbatek, bo no chyba każdy kocha herbaty, kawy, ja jestem bardzo fanką takich ciepłych rzeczy, tym bardziej teraz na zimę. I do tego mamy taki przeuroczy i przekochany kubeczek. Osłodź moją kawę, daj buziaka, bo kocham Cię. Także fajna, bardzo, bardzo kochany kubeczek. Pewnie teraz będę w tym kubeczku robiła sobie kawkę albo herbatkę. I dalej coś, co bardzo intensywnie pachnie, naprawdę. Jedna z bardziej intensywnie pachnących świeczek. I w ogóle też taka spora, waniliowa. Przepięknie pachnie, naprawdę taką słodziutką wanilią. Tak ona wygląda, jest, no zobaczcie, jaka duża. Tu ją sobie na razie położę. W ogóle tutaj postawiłam takie coś, ale tego nie widać. I też w tej paczuszce były cukiereczki. Słuchajcie, mamy całą opróżnioną torbę z Douglasa. O, teraz mogę ten domek postawić. I tutaj mamy, patrzcie, jaki zestaw. A teraz przejdziemy do w ogóle kosza. Takiego, który moja kuzynka własnoręcznie przygotowała. Uważam, że naprawdę, no przecudowny prezent, widać, że dużo serca zostało w niego włożone. Zobaczcie, tutaj mamy taki różowy boks. Nie chcę tego zbytnio pokazać, żeby mi to wszystko się tutaj nie rozwaliło i nie zbiło przypadkiem.
I tak, na początku pokażę Wam, ojejku, mi się to wszystko sypie, miseczkę. Teraz będę miała w końcu ładną miseczkę do mojej owsianki. Zobaczcie, środek taki, tutaj mamy takie wzory. Przeurocza, naprawdę. Zawsze chciałam sobie taką ładną miskę do owsianki, ale jakoś wiecie, nigdy sobie tego nie kupiłam, więc no takie prezenty są najlepsze. I co dalej? Aha, dalej mamy dwie świece. Także teraz będę miała zapas świec na cały rok, ale zawsze w sumie tak mam, że właśnie na święta, urodziny dostaję świece i potem mam cały rok już zapas, albo jakieś tam woski. I tutaj... Już mój głos nie wyrabia. I tu pierwsza świeca w kształcie róży. Ogólnie to strasznie mi się podobają teraz właśnie takie świece w różnych kształtach. Jeszcze takiego koloru różowego. No po prostu coś cudownego. Na pewno gdzieś tutaj sobie to w pokoju położę, w widocznym miejscu. I będzie to bardzo ładnie pasowało do mojego wystroju. Tutaj również położę, żebyście widzieli trochę bajzer, ale ładne rzeczy tutaj leżą. I co dalej? Kolejna świeca. Kolejna świeca również... Przepięknie to wszystko pachnie i w ogóle tutaj teraz tak ładnie, naprawdę wszystko pachnie, uwierzcie mi, szkoda, że nie możecie tego poczuć. I mamy tutaj taką świecę, tym razem w takim opakowaniu, ale również bardzo będzie mi tutaj pasowała do wystroju. Także no tutaj trochę domowych rzeczy, trochę kosmetyków, herbat, ja jestem bardzo zadowolona, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie, mamy też... dwie kule do kąpieli, również pasujące kolorystycznie, różowa i fioletowa. I oczywiście też przepięknie pachną. Jak one pachną w ogóle? Ta chyba jest lawendowa, a ta jest różana. No i środek tak wypełniony. Do tego też fajny, bo można sobie ten koszyk wykorzystać. Ja na pewno zrobię może porządek... No, na pewno może. Ja zrobię porządek z moimi kosmetykami. Właśnie ostatnio, jak chyba wczoraj jak sprzątałam, to sobie pomyślałam, kurde, przydałby mi się jakiś taki kosz i tu proszę, mamy kosz. No powiem Wam, że super, super prezenty. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, mi oczywiście wszystko i tak jak mówiłam na początku, jestem ogromnie wdzięczna. I co, super, spędziłam święta, mam nadzieję, że Wy również. Oczywiście życzę Wam udanego pierwszego i drugiego dnia świąt, jak i szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, no i wszystkiego, czego sobie tam wymarzycie. Naprawdę miło, spędźcie ten czas, odpocznijcie sobie przede wszystkim. Dobra i kochani, przecież jeszcze muszę otworzyć kalendarz adwentowy, ostatnie okienko, 24. Ciekawe, co dzisiaj będzie, może coś takiego specjalnego. Dobra, zaczynamy od kalendarza z naturalnymi kosmetykami, które bardzo, ale to bardzo mi przypadł do gustu i będę na pewno przez te miesiące teraz testowała produkty właśnie z tego kalendarza. I mamy tutaj winogronową maskę do włosów, także widzicie, naprawdę ciekawe produkty były w tym kalendarzu. Bardzo go lubiłam, także no szkoda, że już koniec, ale w końcu tutaj będę miała pustą tą szafeczkę, pozbędę się tych... wszystkich kartonów. Dobra, teraz lecimy z Delią. Mi się wydaje, że powinno być jakieś kozackie coś na ostatni dzień. No jest, otwieranie kalendarza adwentowy. Nie, no w tych okienkach. Aha, nie mogę znaleźć tego. To ostatni dzień. A dobra. When my eyeliner is on point, life is on point. Wow, ale rym, co? A no i eyeliner, wiadomo, tutaj były bardzo takie podpowiedzi i tutaj były takie różne te produkty, raz były fajne, raz były takie średnie, także no po prostu okej. Teraz Amazon Beauty, w ogóle jak wytrwaliście do tego momentu i do ostatniego vlogmasa, to napiszcie w komentarzu. I jak oglądaliście wszystkie, napiszcie, że oglądałem, bo oglądałam wszystkie. Tak, będzie mi naprawdę bardzo miło i w ogóle chciałam podziękować też każdemu, kto tutaj ze mną był podczas tej serii i podziękować też tym, którzy mnie oczywiście tutaj wspierali, oglądali. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo bez Was ta seria by się nie odbyła. A kot pod spodem, jej, mam bolą. Tak, kot pod spodem, ja, także mi tutaj tak ciężko się otwiera. Najcięższe okienko i największe oczywiście. A, prosto w nic, a w kalendarzu adwentowym. Mamo. On sobie miała kuleczki. Ciuleczka. Mama z kotkiem. Polubiła się.
Dobra, ale tak, tutaj mamy, co to jest? A prostownica, taka mini podróżna. Ja ogólnie już tak od 2 miesięcy, zaraz będzie 2 miesiące, jak nie prostuję włosów, ale taka podróżna prostownica zawsze może się przydać na jakiś tam wyjazd, jak wiecie, będzie bad hair day i trzeba będzie je troszeczkę podprostować, ale ogólnie staram się tego unikać. No nie staram się, wychodzi mi to jak na razie. I dobra, otworzymy ostatnią kawę. Bardzo mi smakowała ta kawa i będę za nią tęsknić. No niestety, 24. Ostatnie okienko. Świąteczne ciastko, jak słodko. Mogłam to otworzyć w sumie wcześniej, ale dzisiaj był, wiecie, taki dzień, że no po prostu nie było na to czasu. Także będę miała świąteczne ciasteczko na jutro. I to było ostatnie okienko w 2020 roku, w Vlogmasach 2020. Dajcie znać, jak Wam się podobały te kalendarze, no bo powiem Wam, że ja jestem w sumie zadowolona z nich wszystkich. I cieszę się, że miałam mało, ale takie wiecie, lepsze. I fajne, według mnie. Bardzo fajnie, ja też skorzystałam. No, moja mama skorzystała, tak jak Wam mówiłam, wiele rzeczy jej po prostu podarowałam z tych kalendarzy. No, fajne, fajne. W ogóle to już jest ostatni Vlogmas. Tak szybko minęła mi ta seria. Były w złotych upadki, kilku Vlogmasów też nie było, ale mam nadzieję, że jakoś się bardzo nie obraziliście na mnie za to. Bo jak się źle czułam, albo totalnie nie miałam weny i za dużo nauki, to stwierdziłam, że nie będę nagrywała po prostu byle czego, żeby tylko wstawić. Także kilka dni przerwy się pojawiło. Ale co? Mamy już tą serię za nami. Mam nadzieję, że w kolejnym roku również będę dla Was tutaj nagrywała vlogmaski. Ja zapraszam Was również na mojego Instagrama orbitka19, bo tam jestem codziennie, także jeżeli będziecie tęsknili za vlogmasami, to tam mnie również zobaczycie na Instastory, jak i w postach, bo teraz staram się częściej dodawać te zdjęcia. No i co, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, tak jak już Wam mówiłam, po więcej. I co, ja już się z Wami żegnam. Buziaczki, do zobaczonka. Pa!